Dziadek był bardzo na nich wyczulony. Od razu podejrzewał ich, że przyjechali po jakieś swoje ukryte depozyty. On doskonale po wojnie wiedział, jak ukrywano, gdzie ukrywano i jak Niemcy przyjeżdżając zachowują się, kiedy chcą coś wyciągnąć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek History Story, tym razem z mojego rodzinnego Walimia, z mojej małej ojczyzny. Dziś odcinek nie ma sponsora, dlatego że my, czyli Krzysztof Bąk, Daniel Stanisławski, Łukasz Kazek, jesteśmy kompanią braci i sobie pomagamy. I mam do Was prośbę również, abyście pomogli. Daniel Stanisławski, który jest operatorem właśnie kanału History Story, jest to człowiek z pasją, który realizuje filmy dokumentalne. Odkładał bardzo długo na wyjazd do Nowego Jorku, aby zrealizować film Dźwięki Nowego Jorku i puścić go na YouTube za free. Został tam napadnięty przez zwykłych bandziorów. Ukradziono mu cały sprzęt i pozbawiono tego chłopaka po prostu narzędzi, którymi zarabia pieniądze na życie. Jeżeli moglibyście pomóc, każdy gest jest bardzo mile widziany. Link do tej pomocy znajdziecie w opisie pod filmem, a ja zapraszam na odcinek o moim Walimu, o opowieściach z przeszłości i o pewnym ukrytym po niemieckim depozycie. Często pytacie mnie, skąd wzięła się moja pasja, skąd wzięły się te opowieści z przeszłości. Wszystko wzięło się stąd, gdzie jestem, z Walimia, ze wzgórza Wawel, bo tu spędziłem dzieciństwo. I tutaj wychowywali mnie dziadkowie. Wojciech Szczeciniak, którego znacie z książki Faszystowska Mać, i jego żona Jadwiga Szczeciniak. Oboje już nie żyją. Człowiek, jak tutaj przychodzi, tak jak ja dzisiaj, to tych wspomnień jest tak bardzo dużo, że być może w tym odcinku będą też i emocje. Ale na razie jest wszystko w porządku. Za moimi plecami są komórki. Wszystko tutaj było po niemieckie. Generalnie talerze były po niemieckie, garki były po niemieckie, meble były po niemieckie, szafy na korytarzu, a w nich słoiki po niemieckie. I te komórki też były po niemieckie. Z czego jedna z nich była wyjątkowa, bo za czasów niemieckich nie była to komórka, a była to kostnica. Niemcy oczywiście nieboszczyka chowali po trzech dniach, ale nie trzymali go w domu, tylko trzymali go w tej właśnie kostnicy. Po wojnie Polacy przyjechali, zmienili obyczaje i trzymali nieboszczyka w domu, w pokoju albo w kuchni. A Niemcy trzymali tutaj. I dzisiaj prawie nikt o tym nie wie, a w tej ceglanej komórce dzisiaj ludzie przetrzymują węgiel albo drewno, a wcześniej, właśnie jeszcze do 1945 roku, po prostu był nieboszczyk, który po trzech dniach był odprowadzany na cmentarz z konduktem pogrzebowym. I ja właśnie w takiej scenerii dorastałem. I całe dzieciństwo spędziłem tutaj aż do 13 roku życia. Codziennie rano przez te drzwi wychodziłem do dziadków, do szkoły. Wstawałem około 7 rano, 20 po już byłem u dziadków. I tam zaczynałem śniadanie. I tam zaczynały się opowieści. Dziadek i babcia praktycznie cały czas żyli II wojną światową. Dla niego i dla niej ta wojna się nie skończyła. Ja o dziadku opowiadałem bardzo dużo, ale o swojej babci niewiele. Moja babcia urodziła się w powiecie koneckim. To jest dzisiaj centralna Polska. I bardzo często przy śniadaniu śpiewała mi piosenki, ale także opowiadała o tym, co działo się w jej wsi. I zawsze mówiła, że byli dobrzy i źli ludzie. I zawsze mi powtarzała, żebym oceniał poprzez... oceniał tak, jakim dany człowiek był. Mówi, pamiętam, jak na podwórko przyszli Niemcy. I ja miałam odbitą piętę. Bo chodziłam kopać okopy.
pięta spuchła, zaczęła puchnąć, była w środku ropa. Moja babcia, twoja prababcia, bardzo dobrze znała niemiecki. Ona była Austriaczką. I kiedy zagadnęła do Niemca, czy mają jakąś pomoc, jeden z nich wzruszył ramionami, a drugi powiedział: jestem chirurgiem, przyprowadź tutaj swoją córkę. Mówi, ja się bardzo bałam, bo myśmy wiedzieli, że Niemcy są bezwzględni i mordują. Ale ten mnie przytulił, kazał złapać mamie za nogę, wyciągnął z takiego fartuszka, z takiej jakby powiedzmy, nie wiem, jakiejś ściereczki, pięknie wyostrzone narzędzie i tym przeciął moją piętę, wyczyścił całą ranę i zaszył. Dał również specjalną maść i powiedział, że wszystko będzie dobrze. Tak naprawdę uratował mi nogę, bo gdyby dalej to wszystko się jątrzyło, to później wdałoby się zakażenie i byłabym bez nogi. A więc jakiś anonimowy Niemiec uratował mi nogę. Ja go do tej pory, Łukaszu, pamiętam. Dzieciństwo spędziłem właśnie na tym podwórku. To mieszkanie po niemieckie składało się z kuchni i z pokoju. Oczywiście nie było żadnej łazienki. Był po niemiecki żeliwny zlew z zimną wodą. Toaleta to po niemiecki wychodek, na zewnątrz, drewniany. Każdy z tych sąsiadów pamiętał II wojnę światową. Każdy z nich miał jakąś traumę i opowieść. Człowiek wtedy nie ze wszystkiego korzystał. Korzystał tylko z bliskich, a więc z dziadka i babci. Ale czasami na to podwórko przyjeżdżali również Niemcy. Ci, którzy mieszkali w tych budynkach. Dziadek był bardzo na nich wyczulony. Od razu podejrzewał ich, że przyjechali po jakieś swoje ukryte depozyty. On doskonale po wojnie wiedział, jak ukrywano, gdzie ukrywano i jak Niemcy przyjeżdżając zachowują się, kiedy chcą coś wyciągnąć. I pamiętam doskonale, był to 1989 albo 8 rok. Lato. Na podwórko wchodzi ekipa niemiecka. Rozgląda się po oknach. Na bank mieszkali tutaj, mówi do mnie. Delikatnie mnie sztuchnął, mówi, patrz, co będą robić. Ja nie bardzo wiedziałem, ale słuchałem dziadka. Dziadek był wyrocznią. Oni oglądają budynek, a jeden z nich robi zdjęcie i zasłania następnego, który myk wchodzi do budynku. Dziadek zerwał się na równe nogi z ławki, biegnie szybko do budynku, otwiera, a ten Niemiec już jedną nogą na schód, na schodek daje, jedną nogę na schodek, a dziadek do niego po niemiecku: was ist los? A on wystraszony, że ktoś nagle mówi do niego po niemiecku, dziadek był przecież w obozie koncentracyjnym w Birkenau, to on doskonale znał niemiecki. Obrócił się i zaczął tłumaczyć, że to Kinderzeit tutaj jego, że on tylko przyjechał zobaczyć do tej piwnicy, to schodził ze swoją mamą, ze swoim tatą, wyciągał konfitury. Dziadek mówi, nie wolno tu wchodzić. On delikatnie się wycofał, przeprosił, obejrzeli budynek, ukłonili się w pas, a mi dali nawet taką paczkę cukierków. Pogłaskali mnie po głowie i pojechali. Dziadek mówi do sąsiada, oni tu w piwnicy coś schowali, musimy to przepenetrować. Sąsiad powiedział, że przy najbliższej okazji, jak będzie miał wolne od pracy, to to zrobią. Nigdy tego nie zrobili. Dziadek nie żyje, sąsiad nie żyje, ale ja wiem, która to piwnica i wiem, w którym miejscu mogło być to schowane. Przyszliśmy z dziadkiem do babci, oczywiście babcia już obiad ugotowała, no i pyta się tego mojego dziadka, co to tam na podwórko było? Germany przyjechały pryciać po piwnicy, bo na pewno jakieś skarby schowały. A tam schowały skarby, mówi babcia. Wojtek, ciągle o tych skarbach, tyle lat już od wojny minęło. Pochowali i mają. Pamiętasz, mówi, jak 10 lat temu zmieniano parapety, tu mówi, u nas, pod szóstką i u Długosza, co znaleźli w parapecie? Złote monety. To potem wszyscy w bloku stali i patrzyli na tych pracowników, jak im wyrywali te parapety, czy czasami u nich jakich monet albo złota nie ma. A
ale były tylko u Długosza. I mi się wydaje, że w tej piwnicy oni na pewno coś schowali. Być może nawet zebrali się wszyscy i po prostu to wszystko zamurowali. Co mieli ze sobą? Takiego najcenniejszego. Babcia oczywiście machnęła ręką, ona tych opowieści znała bardzo dużo. Przecież oni od 1950 roku żyli razem w małżeństwie, a jeszcze wcześniej chodzili ze sobą od 1947 roku. Nagle zaczynamy obiad, a dziadek mówi: ach, ten jeden German to był taki podobny do tego, co ja tu po wojnie widziałem. Ja mówię: do którego? Wiesz, bo mówi, jak oni tutaj byli, myśmy przyjechali, jak schodziłem do Łokietka, tak się nazywała kiedyś po wojnie Walim, to mówi, myśmy im swastyki na plecach malowali i kazaliśmy im z białą opaską chodzić. Taka, mówi, zemsta za to, co człowiek w czasie wojny wycierpiał. W ogóle się mówiło tak, że te wszystkie obozy, które tu stały po tych tunelach, to powinniśmy tymi Germanami zapełnić i dać im zupę z brukwi i z pokrzyw, niech im piasek zgrzyta między zębami. Tak powinni cierpieć, tak samo jak my. Ja tego wszystkiego nie rozumiałem, mając 10, 9 czy 11 lat. Ale za 4, 5 lat, kiedy przeczytałem Medaliony Naukowskiej, ja to zapamiętałem i potem wszystko to zaczęło się układać właśnie w takie opowieści, jakie dzisiaj ja wam tutaj sprzedaję. Tutaj, gdzie ja teraz jestem, znajdował się stary poniemiecki zbiornik przeciwpożarowy. Tu jeszcze te mury są doskonale widoczne. Ja się w tym zbiorniku nauczyłem pływać. Ale były tutaj też dwie tragedie. Dwóch młodych chłopców się utopiło. W tym jeden mój kolega w 90-tych latach. Pamiętam to doskonale. To było bardzo głębokie przeżycie. Później gmina stwierdziła, że ten basen zostanie zasypany. Zaczęto zwodzić różnego rodzaju gruz, humus i tak mniej więcej to wszystko zostało tutaj już zakryte. Ale świeżo po wojnie opowiadał mi dziadek i jego sąsiedzi, koledzy, że tutaj Niemcy potopili mnóstwo swoich depozytów. Na przykład skrzynie z porcelaną, bo porcelana na przykład w wodzie w ogóle przecież się nie rozkłada. Więc takie depozyty, szkła, kryształy i była mowa o tym, że gdyby ktoś nurkował, to mógłby te rzeczy znaleźć. Nikt w tamtym czasie, jak ja pamiętam, nie nurkował. Czy ktoś nurkował po wojnie? Tego nie wiem. Dzisiaj jest to nie do sprawdzenia. Przez te tragedie tych dwóch chłopców, którzy się utopiło w tym basenie, zostało to wszystko zasypane. Także nikt już tego nie jest w stanie tak naprawdę wydobyć. Ale była jeszcze jedna opowieść. Opowieść o człowieku, który przyjechał tu w 1946 roku i rozpruwał niemieckie grobowce. Ale to już jest chyba czas na inną historię. Moja babcia od strony mamy pochodziła z centralnej Polski. Dziadek od strony mamy pochodził z Podhala. Babcia od strony taty zaciągała, pochodziła z Zabuga. A dziadek Kazek od strony ojca Godoł był Ślązakiem. I tak wyglądała tu powojenna rzeczywistość. Każdy z tych ludzi miał swoją historię. Ja na pewno kiedyś opowiem, moim marzeniem jest pojechanie na Kresy do wsi, w której wychowała się moja babcia Aniela. Ona przeżyła rzeź wołyńską. Miała wtedy 13 lat. A tych, którzy nie znają historii mojego dziadka Wojciecha Szczeciniaka i tego, co działo się tu po wojnie, zapraszam do tej małej książeczki Faszystowska mać. Oczywiście wiecie, że tytuł miał być inny. Ale każdy mniej więcej, kto ma wrażliwość na przeszłość, wie, że przed Faszystowska mać było jeszcze jedno słowo. I tak emocje właśnie wyrażał dziadek w stosunku do okupanta niemieckiego i hitlerowskiego. Gdyby ktoś z was chciał taką książeczkę, wystarczy napisać do mnie na Facebooka. Ja z osobistą dedykacją wysyłam. Dzisiaj nie zachęcam do wsparcia kanału. Proszę was, abyście pomogli Danielowi, który jest naszym operatorem i który naprawdę miał traumatyczne przeżycia, bo został przez bandytów okradziony.
Pamiętajcie również, aby subskrybować nasz kanał. Pamiętajcie o kciuku, o dzwoneczku, który przypomni Wam o następnych odcinkach. Gdyby ktoś z Was miał jakąś historię albo jakiś ciekawy temat, to możecie do mnie napisać. kontakt@historystory.pl. To moja skrzynka. Zachęcam również na mojego Instagrama i mojego Facebooka. Znajdziecie tam wiele ciekawych treści, które nie zawsze mogę pokazać w naszych odcinkach. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z podróżą w głąb przeszłości. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.